Michał, jest jakieś, jesteś młodym aktorem z dużym dorobkiem już. Jest jakaś rola, której się wstydzisz? Tak, ale tak naprawdę do bólu. Nie. Żadnej? Wstydzę się bycia częścią projektu jakiegoś na przykład, bo ten projekt zawsze, mi się wydaje, że ja jestem tak ukształtowany to chyba przez teatr, że dla mnie jest ważny jednak projekt, nie? Że w sensie ja jestem jego częścią jakąś i... no i że dobra rola w złym projekcie, to jest źle, a jak jest zła rola w dobrym projekcie, to jest dobrze? Poczekaj. Poczekaj, jeszcze raz, bo zagubiłem się, zła rola. Znaczy, też się zagubiłem. Zła rola w dobrym projekcie. Nie pamiętam, co powiedziałem. Ale zobacz, ile ma facet wdzięku. Dla aktora Hanuszkiewicz mówił, że nieważna jest uroda, nieważny jest talent, wdzięk. I patrz, można zrobić karierę. Ale też talent. Bo ja ma facet talent. Ja znalazłem, przepraszam Michał, że to powiem, ale znalazłem fragment filmu, który pokazuje, że ty masz niezwykłe możliwości. Wiesz, tu mówiliśmy o Hamlecie, mówiliśmy o teatrze, o wielkich rolach. Zobaczcie Michała Czerneckiego, który de facto nazywa się Bąkała, z Domu Zając, że on naprawdę potrafi zagrać. Zobaczcie. Coś ty tu pokazujesz. Kochanie, nigdy nie ufaj aktorom. Cięcie! Cezary, się skończyło już. Wysypałeś gruz. Miałem ochotę, czy te oczy mogą kłamać? A czy to na pewno ty grałeś? Tak. Udowodnij. No ale to było jakiś czas temu. Chcesz powiedzieć, że jesteś niżej teraz? Jakby... Znaczy, szerzej. Teraz się zasiedział. Właśnie. Odkleimy, pomożemy. Poza tym tamte spodnie miały takie, rozumiesz, tutaj spreparowane, że można było jednym ruchem, a tutaj by to było takie niezręczne. Dobrze.